Kierowca Krajowy zaprasza na film. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tu jest rejestracja do psychiatry? Tak. Zarejestrować? A ile kosztuje wizyta? 300 zł. Nie no, tak pierdolnie to ja nie jestem. Dziękuję. Dzień dobry. Witam Was 22 kwietnia 2021 roku. Tak jak mówię, nie nagrywam na razie, bo się nic nie dzieje. A to, co działo się, dajmy na to tydzień temu, to zrobię jeszcze ten odcinek w tym tygodniu. W każdym bądź razie, dzisiejszy odcinek będzie zatytułowany "Czy da się rozpoznać dziad transa?", bo pisaliście też w komentarzach, czy po prostu można rozpoznać taką firmę. No powiem Wam szczerze, że na pierwszy rzut oka no nie można. Nie można, bo można się też pomylić, bo moim zdaniem, oczywiście skromnym zdaniem, musicie przerobić co najmniej 3 miesiące, żeby mieć jakieś zdanie o danej firmie, w której pracujecie. Bo po prostu po tym czasie, po tych 3 miesiącach będziecie wiedzieli, czy firma Wam płaci, czy płaci na czas, czy nie próbuje Wam odciągać z wynagrodzenia jakieś tam pieniędzy, czy naprawiają auta, jak się coś popsuje. No bo to wszystko świadczy właśnie o firmie. Też może się zdarzyć na przykład, że firma będzie miała gorsze samochody, ale będzie Wam płaciła na czas, nie? Także wydaje mi się, że to wtedy nie można takiej firmy po prostu stwierdzić, że ta firma jest dziad transem, tak? A z drugiej strony też są takie sytuacje, że będziecie mogli jeździć jakimś nowoczesnym taborem, ale co z tego, jak na przykład nie będzie tych pieniędzy na czas, albo ktoś będzie chciał Wam za coś odciągnąć Wam z wypłaty pieniążki, za nie wiem, za jakieś wysokie spalanie czy cokolwiek. Dlatego, tak jak mówię, trzeba po prostu przejeździć jakiś okres tych 3 miesięcy, no bo jak zatrudniacie się, no to macie taką pierwszą umowę, to jest, bynajmniej w moim przypadku zawsze tak było, że dostawałem umowę na 3 miesiące, takie próbne, jakby to nazwać, tak. No i przez okres tych 3 miesięcy naprawdę dowiecie się bardzo dużo o tej firmie, chyba że ktoś będzie sprytny i po prostu przez 3 miesiące będzie Wam naprawiał auta, płacił na czas i w ogóle. Też zapewne zdarzają się takie firmy, żeby po prostu taka firma stwarza pozory, że jest pięknie, ładnie i w ogóle. Więc no mówię, ja już nawet odpisałem na komentarz, że no jest bardzo ciężko rozpoznać taką firmę na pierwszy rzut oka, tak? No na pewno te gorsze firmy ogłaszają się właśnie na portalach typu OLX albo, nie wiem, Facebook albo coś takiego. Bo naprawdę w dobrej firmie, gdzie naprawdę dobrze płacą i są auta naprawiane i wszystko, no to takie firmy przeważnie nie,
nie dają ogłoszeń ze względu na to, że po prostu kierowca odchodzi, w jego miejsce przychodzi albo jego kolega po prostu, albo kolejnego kierowcy jakiś kolega, tak? Wszystko z polecenia. Wszystko z polecenia. Kierowcy przychodzą z poleceń do takich firm. A po prostu jeśli firma jest słabsza, no to nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tam, kierowca na przykład jest zadowolony i zadzwoni do swojego znajomego, powie: słuchaj, przyjdź tutaj do pracy, bo jest naprawdę fajnie, nie? Bo w taki sposób właśnie można się pozbyć kolegi, nie? Kolega zrezygnuje, dajmy na to, z pracy, bo miał w miarę dobrą robotę, no ale ten właśnie mu nagadał, że tu jest fajnie. A się okazuje po jakimś tam okresie, że w gorsze bagno wszedł niż był, nie? No, także mówię, no. Ale też nie można skreślać tych firm, które się ogłaszają, no bo, no mówię, trzeba przez tą rzekę przejść, żeby po prostu trafić na tą rajską wyspę, że tak powiem. Ale, no mówię, jako młody kierowca to zapewne tak od razu nie trafisz na jakąś normalną firmę. A poza tym, jeśli nie masz doświadczenia, to żadna porządna firma nie weźmie ciebie jako świeżaka do pracy, nie? Bo się po prostu boją o auto, tak? Taki zestaw, dajmy na to, którym, no tak jak ja jeżdżę teraz, tak? Naczepa jest 2020 roku, no nie mam pojęcia, ale myślę, że te 200 tysięcy, czy koło 200 tysięcy kosztuje, tak? Koń 2017 roku, nie wiem, myślę, że nie wiem, ile Mercedes kosztuje, no ale myślę, że ze 170 tysięcy. Też kosztuje, no to łącznie daje nam 370, no dajmy na to 350 tysięcy. Nikt wam nie da takiego zestawu, jak nie macie zrobionej praktyki, nie? No ale odnośnie właśnie tych Jab Transów, no sami, tak jak mówię, musicie przejść przez to bagno, że tak powiem, wypaplać się w tym błocie, co niektórzy na pewno zrezygnują też z tego zawodu, bo ja też miałem na początku właśnie takie myśli, że po prostu zrobiłem sobie te prawa jazdy, zacząłem jeździć i po jakimś czasie stwierdziłem, a to jest chyba nie dla mnie, chyba wrócę do tego, co robiłem poprzednio. No ale później zmieniłem firmę, było lepiej i tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jeżdżę w miarę świeżym zestawem po Polsce, oczywiście nie wyjeżdżam już za granicę, na razie nie mam takiego zamiaru, no ale wszystko przed nami, to się może zmienić, wiadomo, ale no zobaczymy. Na razie był poślizg z wypłatą, był poślizg dwóch dni, nie była wypłata 10, bo przypadało to w sobotę, była w poniedziałek 12, nie? No właśnie niektórzy też mi pisali, że firma powinna zapłacić w piątek. Ja to rozumiem, ja też bym wolał te pieniądze w piątek, ale w poniedziałek też nie jest źle. No już nie bądźmy tacy, że no po prostu te dwa dni, ja rozumiem, jest weekend, no, czyli jest ok, tak? Poniedziałek pieniądze już były, także nie było, nie jest źle. Ja jestem zadowolony bynajmniej, także ja nie narzekam. No i co? No zobaczymy, jak to się będzie robiło. Na razie robię tutaj 2 miesiące. No jakoś 2 miesiące, chyba tak.
No bo jeszcze drugiej wypłaty nie odebrałem. Odebrałem, zabropiłem końcem miesiąca, no to za ten tydzień dostałem pieniądze. Teraz za ten miesiąc, co robiłem poprzednio, dostałem, no i teraz 10 będzie kolejna wypłata. Więc ja już jakiś zarys mam tej firmy. No są plusy i minusy, są plusy i minusy. Plus jest na pewno świeży tabor, bo naprawdę auta są ogarnięte. Jedynie tak jak wam mówiłem, w tej firmie są dwie MP3 z 2011 roku i MP4 jest jedna z 2015 roku, a reszta jest po prostu... zaraz wrócę. A reszta jest powyżej 2017 roku, więc jak na polskie realia, na polskie firmy, no to auta są świeże. Tak, z minusów, no to 2 dni spóźniona wypłata, ale to jest taki malutki minusik jak na razie. Większy minus, który zauważyłem, jest taki, że po prostu często i gęsto trzeba się prosić, żeby naprawiono samochód. Tą MP4, którą teraz jeżdżę już drugi tydzień, drugi chyba, kończy się. No to powiem wam, że gdzieś koła chyba są niewyważone, bo strasznie kierownica bije, nie? Tam patrzyłem, no niby jaja na oponie nie ma, koło jest dokręcone, ale kierownica bije, no to już 2 tygodnie to mówię, nie jest to jeszcze zrobione, ale teraz mam nadzieję, że jak zjadę w piątek, to po prostu ogarną to. To też jest minus. No i tak naprawdę trzeci minus, lub drugi, bo tego pierwszego na razie nie liczę, ale ten drugi to jest właśnie to, że ta firma znajduje się na wiosce. Tak? To tak jak mówiłem właśnie, samochody po tych płytach w dupę dostają. Błota, nie błota, no to jest jakiś tam minus, tak? No ale to jest taki mało istotny ten minus. Największym minusem jest to, że po prostu trzeba się prosić, jak na razie bynajmniej, o naprawę aut. No ale ja się też nie dziwię, bo w firmie jest na dzień dzisiejszy chyba, na dzień dzisiejszy jest 20 aut. Chyba, tak mi się wydaje. No i każde auto tak naprawdę, żeby przejrzeć, coś tam zrobić, to jest jakaś kolejka, tak? Coś tam, no mówię, jak się zbiorą na przykład 3 auta w tygodniu, czy 2 auta, żeby coś tam placki wymienić, coś tam zobaczyć, coś tam tego, pierdoły, jakieś oleje, no to schodzi się, tak? Schodzi się, no to ja też mogę to zrozumieć. Na razie ogólny zarys jest taki, że to nie jest dziad trans. Ogólny taki mam zarys, ale jak to dalej będzie, to dopiero za miesiąc wam powiem więcej szczegółów, nie? Więc no, to tak jak podsumowując ten film i odpowiadając na to pytanie, czy idzie i czy da się rozpoznać dziad transa, owszem, da się, ale z okresem bynajmniej tych 3 miesięcy. Na pierwszy rzut oka nie można od razu stwierdzić, że jest to firma, która dziaduje na wszystkim, bo pozory czasem mogą być bardzo mylne. Bo może być stare auto, ale auto może być sprawne, tak? Mogą płacić na czas. A gdzieś tam, gdy tytka jest, coś tam, no okej. Okay. Ale czasami to są ciężarówki, to tutaj na przykład takie plastyczki kosztują kupę pieniędzy. Nikt nie będzie kupował, jak może się okazać, że było już to 4 razy wymienione i kierowca za każdym razem gdzieś zahaczył jakiś słupek czy cokolwiek. No to jeśli da się to uratować trytytką, no to owszem, czemu nie?
więc tak jak mówię, wszystko da się rozszyfrować, ale z czasem, na pewno nie na pierwszy rzut oka. Także ja dzisiaj kończę ten filmik, mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości. I tak jak mówię praktycznie na każdym filmie, że jeśli się podobał film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z kanałem, zasubskrybuj ten kanał. Wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i to by było na tyle. Także dziękuję wam. Nie życzę wam miłego weekendu, bo jeszcze jakiś film nagram. Także trzymajcie się, hejo.